Witam moi drodzy, z tej strony Ariowit. Obiecywałem filmik codziennie, dzisiaj 3, więc na jutro to będzie ten filmik jak coś. Codziennie obiecywałem, więc będą codziennie, a jak będą dwa jednego dnia, to na zapas albo po prostu wczoraj nie zrobiłem, są dwa. Ok, filmik z drzewem Bala. Tutaj macie, moi drodzy, coś interesującego na pewno dla nas wszystkich świadomych. Drzewo Bala, struktury Bala, Kanonejczy czy Kananites, Tribe of Dan. Nie rozumiem niestety perfekt angielskiego, a też większość z was nie rozumie perfekt angielskiego. Jest po angielsku. To mamy tak. Kult Bala. To jest drzewo Bala, to są struktury tych złych. Ściszę muzykę. Czyli tak będzie, dobra. Potężny klub śmierci, rządzący światem nad całą historią ludzkości. Wszystkim zawadnęli. Historią naszą zakłamali. Każdym aspektem życia. Bestia. Znak bestii. Tak jest. Moi drodzy. Jestem raczej jedynym świadomym człowiekiem w takim wieku, który wam to mówi. Nie ma drugiego takiego. O wasz. Posłuchajcie tego. To jest to, o czym Kimberly Guggen mówiła. Że jedno z plemion zawarło pakt z Draco. Czy może jest to plemię? Dostało technologię? Jeszcze do końca tego nie wiemy. Ale to są oni. Dobra. Znaczy oni źli. Obejrzyjmy sobie. Trochę wam powiem. Co my tutaj mamy? Dobra, jeszcze na początek. Podziękować osobie chciałem. Dzięki kobieta, która znalazła ten materiał, dzięki którym mogę to wam przekazać dalej. Ona znalazła od kogoś, ja udostępniłem sobie, żebym miał i mogę wam przesłać dalej. To tyle. To jakiś angielski człowiek to zrobił po prostu. No tutaj mamy. Czczenie Bala, czyli szatana. Poświęcanie ludzi. Coś wiem o tym. Wcześniejszy kanan, chyba nie wiem, czy też Kanańczycy, bo tak, kanowie, Sumeryjanie, Fenicjanie, Nimrod, król Nimrod, jakiś tam był, Ozyrys, Set, Moloch, faraonowie Egiptu, królowie Babilonu. Tutaj macie dalej jeszcze jakieś rozbudowane, ciężko to wypatrzyć stąd, ja nie będę tego czytał. Ale sporo. Kto chce, mogę przesłać komuś na priv. Wersja beze mnie. Ten cały filmik, co nie? No. Rzymskie Imperium. Kult Saturna. Judea. Nie wiem. Synagoga. Satana. Król Salomon, o którym mówiła Kimberly Guggen, że właśnie ich oni tam z Salomonem byli i to służyli Salomonowi, czy to przymierze Salomona wygasło. Oni właśnie od Salomona pochodzili. Wiecie, coś jest, to jest jakiś trop. Hyksos. Atonizm, nie wiem co to jest. Akhetenam, Tatonizm, dobra, Valley of Kings. Dobra, moment, poczekaj jeszcze. Watykan. O, krzyżacy. Khazars, Khazarowie. Rycerze, Templariusze. Kabała między tutaj przechodzi. Ciemne wieki, Watykan, no krzyżacy, dobra, widzicie, zabawa jest. Amunra, co my tutaj mamy? Upadek Atlantis? Atlantydy? Nie wiem, Atlantis jest napisane, nie wiem, czy to Atlantyda. Arians. Arians, Ariowie? Isle of Arian? Nie no, dobra, możemy sobie poczytać trochę, co nie? Szmaragdowe tablice Tota, które wam czytałem trochę. Lord, pan,
Pan burzy Born, poświęcenie urodzonego. Born to jest narodziny, sacrifice poświęcenia. Tak, dobra. Reinkarnacja, Archona, Archony. Nie wiem, czy to jest to, o których mówiła Kimberly, ale Archony były takie, takie mroczne. I Kimberly tam walczyła coś tam, żeby nie było. One, te Archony atakowały ludzi. Jakieś przywoływania. O, Kimberly mówiła o Archonach, nie będę wam mówić, bo nie jestem w 100% pewien, ale niby zostały one cofnięte. Wielki potop. Great Flood, Wielki Potop. Starożytne, globalne, Mariners. Nie wiem, co to Mariners. Pierwsi faraonowie. Starożytni Celtowie. Menes Scotia. Druidowie. Spalenie. Mężczyzny rytualnego. Topiec. Balist. Bal. East. Nie wiem, czy to religia. Mamy czas, będziemy czytać. Kapitalizm. Wymiany. Globalny. Nafal, nie wiem, co jest nafal, power, moc, coś tam globalny nawal, power. Hyksos, o nie no, moment, czytamy. Nie no. To chcę przewijać dalej. Hykson, zapomniane zasady, kawaleria, chariots, kurczę, nie wiem, to czy to był jednorożec. Broad, chariots, jednorożec, jakiś broad, tu Egipt. Nie wiem, co to był Broad. Musiałem sprawdzać Google tłumaczu. Nomadzi. Agrokultura. Kulturalist. Balists. Balisty? Set. Bóg. Bóg pustyń. Sztormów. Przemocy. To jest Hyksos. Nie jest. Set. Bóg, tak. Przemocy. Nie wiem, czytam takie. Nowe Królestwo. Dynastia. 18 dynastia Teba. Teb. Też była jakaś mowa o nim. Jak ta nauka jest zakłamana, to naprawdę. Amunra. Bóg Słońca. Jezus. Jezus. Ukośnik. Ten. Grecka Amen. Amun Ra. Amun to jak Amen. Tam się nie da doczytać. Syn czegoś. Achmoze. Expelet de Hyksos. Nie wiem. Egipska książka śmierci. Da się jakoś jeszcze lepiej. Kolekcja of. Kolekcja magicznych zaklęć. Kurde, ale mi się angielski poprawił, to normalnie jestem zaskoczony, ale słaby tak gdzieś jak. Naprawdę słaby. Chciałbym mieć o wiele lepszy. Dla podziemnego. To jest tak niewyraźnie, że nie wiem. Tu Moses IV, nie wiem. Ciężko dostać się. Moses IV. Sphinx. Chyba. Spenix. Stele. Nie wiem. Enception wschodnich, teraz monoteizm wszedł. Akretnaten, tonizm, worship, czczenie słońca. Czczenie dysku słońca. Dysk to jest dysk. Totalitarny monoteizm. Abrahamic Foundation. Fundacja Abrahama? Tam niewyraźnie. Tutaj nie, ciężko się doczytać. Nowy kapital Amarna. Kapitol El Amarna. Tajemnicza nauka. Chyba to jest science. Aerial Mass. Nie wiem. Masonry? Masony? Nie wiem. Priests of Karnak. O Boże. Ja chcę sprawdzić, co to jest Priests. Daj mi tutaj Google tłumacz. Priests i Bołd. Priests. Kapłany. O, kapłani. Priest. Brought to słowo. Przyniósł. Trzeba się nauczyć tych ładnych słówek. Dobra. Tutaj macie o.
też drzewo życia, ale w innej od innej strony i ciężej się doczytać. No, ciężej się doczytać. No, faraonowie Egiptu, Babilon, Marduk. Babilon to Marduk. Pazaroje, Watykan, Illuminati, Masoneria, Szwajcaria, USA. Dobra, lecimy tutaj nadal. Więc tutaj było. Gdzie był ten koń? Jednorożec przyniesiony do Egiptu. Coś takiego. Dobra, teraz na dół. Patrzmy tu. Kapłani Karnak. Kapłani Karnaku. Kapłani Amun. 21. dynastia Tanis. Valley. Nie wiem, co to jest Valley, ale jakiś Kings, królowie. Ja tu chcę przenieść. O, właśnie, Valley, zobaczmy. Dolina. O, Dolina Królów. Jakaś Dolina Królów, też słyszeliśmy o takiej Dolinie Królów. Srebrny faraon, Psuenes, Silver, faraon, Psuenes, Zeus, Jupiter, Jehowi. Okay. Ciężko się doczytać. Później Romulus i Remus. Chodzi Rzym. I tutaj jeszcze Kleopatra VII, Julius Cezar. Dobra. Opowieści of. O, Kleopatra, Juliusz. Asterix i Obelix. Misja Kleopatra. Wszystkie ścieżki prowadzą do Rzymu. To jest tak napisane. All roads lead to Rome. Okej. Okay. Romulus Remus. Opowieści o dwóch o bliźniakach. Dwóch. Opowieści o bliźniakach. Fratrocida. Nie wiem, co to jest. O teraz Biblioteka Aleksandryjska. Zniszczenie przez cesarską armię. 48 chyba rok zapisany. Można sprawdzić w necie. Wenus, Bloodline, krew, linia Wenus, rzymskie imperium, kult Saturna, Saturnalia, tu jest coś tam, chyba sacrifice, jakieś poświęcenie czegoś. Wenus, poranna gwiazda, Lucyfer. To jest połączone tutaj z Juliuszem Cezarem, tą Wenus linią tą królewską. Bloodline cesarską. Lucyfer, poranna gwiazda, Wenus. To jest tak. Tak to po kolei. Więc zamienili Lucyfera na Wenus. No, w Rzymie ogólnie było dużo tego. Ta sama płeć między sobą i takie monety też wyrabiali. Więc dużo tego gejo i pedal było tam, więc bardzo zniewieściałe to było imperium. W porównaniu do Lechii to Zywkiła i mogiła. A co się stało z Lechią? Gdybyśmy byli tacy mądrzy. Lechici dopuścili, że zabrano nam większość ziemi i się zepsuli Polacy. Bo taka Katarzyna. Ciekawe, co, jak ona zawtajemniczona w tym była chętna niszczyć to, co aryjskie. Dalej, lecimy. Gladiatorzy. Walki. Bret. No to jest chyba bread. To jest chleb chyba? Chyba tak. Circus est cirque. Bread. Bread, ale dobra, zobaczę spisowni. No chleb, okej. Okay. Chleb, cyrki, Apollonius, Jana,
Jezus Chrystus. Dalej. Praetorian, jakiś strażnik rzymski. Do jakiś tutaj strażnik do militarnej dyktatury, dyktatorship. Nie wiem, co jest dyktatorship. Ship to jest statek ogólnie. Taka nazwa. No dyktatura, dobrze. Dalej. Militaryzm, nie. Militaryzm. Nie no, no chyba militaryzm. Militaryzm. Chrystianizm. Tutaj jakiś Q źródło, source. Gnostycyzm. Gnostyccy iluminaci, o których mówi ten. Jak on się nazywa? Benjamin Fulford. O, to oni, to on mówi o nich. Czasami. Edict of z Milan. Nie wiem, Edict Milan, coś tam. Tutaj nie da mi się, nie da się doczytać. Chrystianizacja, tutaj nie wiem, nie wiem. Saint Peter. Jakiś święty Piotr. O, święty Piotr. Saint Peter, tak. Święty Piotr. Janusz, to jest Janus. Watykan. I tam dalej. Moment, to sobie zrobię tak. Dlaczego tak nie zrobiłem? Okej, to będzie lepsze. Tylko chciałem, żeby zniknęło. Tutaj mamy Janusz i Cybele. Nie wiem, klucze. No i to tak będzie tyle. Odpalamy dalej. O. Moment, tam coś. O. Nikae. Jasne morze. Święte, o, święte morze, jasne morze. O, komunizm. To jest jeszcze komunizm. Komunizm coś tam, dobra, lecimy dalej. Druga strona. Babilon. O Boż, o Boż, jazda. Patrzcie, jaka wiedza. Kto ten, kto wie, ten wie. O Boże, jakie nazwy. O Boż. Dobra. Kto umrze, ten umrze, trudno. Tak mówił Morawiecki. A ja mówię, kto wie, ten wie i dzielmy się tą wiedzą. Braterstwo węża. Brotherhood of Snake. Dobrze się można pouczyć angielskiego na tym, więc uczymy się angielskiego za rewitem. Sumeryjskie cuneiform, nie wiem, jakieś formy, tablice. Sumeryjskie tablice. Jakieś tłumaczenia. Göbekli Tepi, nie wiem co to jest. Jakaś najstarsza znana świątynia nie wiem. Kanibalizm. No tutaj jest dalej pod tym kanibalizm. Prowadzą oni nasiono przez seed, to jest nasiono przez morze. Nie, sorry. Ogień of Molocha, fire of Moloch. Nefilizm. Mamy tutaj nefilizm. I co się stało z tymi gigantami? I dajmy dalej. Anunnaki, Enki i Enlil. Kto tworzył tą drzewo życia? Ja jestem ciekaw. Cykl Bala. Ugar, jakieś teksty. Nimrod. Analogicznie. Myt. Nie wiem, analogous, myth to os. Ja muszę zobaczyć tego Nimroda. Dobra, co to jest? Postać występująca w tradycji żydowskiej i islamskiej, kilkukrotnie wzmiankowana w Biblii, legendarny myśliwy i władca Mezopotamii. Okej, dobra. I dalej. Analogous, to jest analogous. Chcę zobaczyć analogicznie? Co to znaczy, maszynę? Analogiczny mit to do Ozyrysa, coś takiego. No dobra, Nimrod. Analogiczny mit do Ozyrysa albo o Ozyrysie. Okej.
Dobrze, kontynuujemy w takim razie. I mamy wieżę Babel, Launchpad i znak zapytania. Załączanie pada. Znaczy nie wiem, jakie jest określenie jeszcze inne na pad albo Launchpad. To jest, zobaczmy, wyrzutnia. Znak zapytania. Aha, dobrze. Dalej mamy Urnana, Ur, Zoguraj, Zioguraj, nie wiem. W Spellforce był taki smok Ur, Spellforce 2, władcy smoków, taki patriarcha i smocze rodziny. Smocza krew. I tutaj mamy dalej Nana, księżycowy bóg. Dalej pod tym jest centrum mezopotamicznej cywilizacji. Babilon. Bibliczna ziemia Sunar. Nie wiem. Dalej mamy Geneza. Czekajcie, w tle jeszcze dalej. Tam jest El. Czesny. Kanonejczyk. Supreme Deity. Najwyższe bóstwo. Okej. Okay. L. Okej. Okay. Czesny kanonejczyk, najwyższe bóstwo, geneza. Korelacja Sumerian, mitologicznych Sumerian. Księga Enocha. I dalej jest Marduk, patron, najwyższy patron Babilonii. Bibliczna historia. Dobra, Sodoma Gomora. Starożytna nuklearna wojna. Syn złotego Golden Calf. Calf, nie wiem co to jest. Calf. Złotej łydki? Nie wiem dokładnie z tych. Chodzi. Tribe of Dawn. No to jest ciekawe. Pogańskie tribe antychrysta. Tribe of Dan. Ok, zobaczmy. Co to będzie? O, tribe to jest ok. Plemię. Pogańskie plemię antychrysta. Ok, lecimy dalej. Sumeryjska mitologia. To, tutaj, nie, dobra. Sodoma Gomora. Pogańskie plemię antychrysta. Hebrajski Hyksos. Józef Flawiusz. Abraham i Isaac. Opowieść. Sanite post Babilonii. Exodus, czyli marsz. Hyksos. Hyksosa Expulsion. Jest jakiś Expulsion. I dalej, a teraz mamy. To jest tym, co to prowadził, tylko że to jest inna nazwa, bo tutaj mamy tak, plagi Egiptu, a to było powiązane właśnie, plagi Egiptu, to było, nie pamiętam, z Mojżeszem czy z kim. Nie pamiętam szczerze, mam tak naprawdę mało interesuje mnie ta Biblia zmanipulowana. Nie pamiętam, czy to ambiwalentne dobrze pasuje. Bo nigdy nie używałem tego słowa. Podejście do tego. Tera erupcja Tchery. Templest Stele. Temple to jest świątynia. Templest Stele. Co to jest Stele? Templest Stele. Stela burzowa. To jest Stele. Stele to jest. Wyskoczyły mi jakieś obrazki. Jakiś kaplic. Takich. Chyba to widzicie. Nie wiem dokładnie o co chodzi. Świątynia tego. Dalej. Dobra. Jahwe. I am. Jestem kim jestem. I am that I am. Może tak? Albo I am, że I am. No dobra, jestem kim jestem. Masakra. Nie wiem czego. Tablice prawa. Tutaj mamy z te. Mount is piramida. Nie, sorry, przepraszam, góra.
Góra Sinal. Góra Sinai. Okej. Góra Sinai. Wielka piramida. Great Pyramid. Passover. Nie wiem, jakiś to tutaj. Jakiś koniec czegoś. Mass Infanticide. Nie wiem. No zobaczmy. Passover Mass Infanticide. Masowy środek napastniczy. Nie wiem, o co chodzi. I tak dalej. Olach. Burnt Offering. Zaraz przejdziemy do tego po prawej. Olach Burnt Offering. Burnt Offering. Cało palenie. Burnt. Spalone. Offering. Ok, cało palenie. Dobra, Burnt to tak. Spłonąć. The Belizaus. Nie wiem, co tam jest. No i dalej mamy po prawej. Zjednoczona izraelska monarchia, egipska 21 dynastia. Tak, dynastia 21 egipska. Król Salomon, Szoszenku, król Dawid, Psusenes. Tutaj był właśnie gdzieś Psusenes. Albo nie. Nie wiem. Ale gdzieś słyszałem, czytałem chyba jeszcze raz. Teraz mamy bliźniacze Pillars. A Pillars to się zna z gry Troddlers. Tam poznałem to słowo. Gra na Amigo. Nie wiem. Świątynia Górska. Świątynia Salomona. Zniszczenie jej między 5 a 7 chyba wiekiem. Nie wiem dokładnie tutaj, co to jest napisane. 5, tam jest 5x7 BC. Nie znam te nazwy BC, jak to było, ale zniszczenie świątyni Salomona. Dalej. Siege. Zasięg of Jerusalem. Co to jest? Siege i Captivity. Oblężenie, ok. Oblężenie Jerozolimy. Captivity. Niewola. Niewola Babilonii. Babilońska niewola. Królowa Szyba. Korruptet. Korupcja. Skorumpowany Salomon. Chyba skorumpowanie Salomona. Zoroastrianizm. O nim też słyszeliście. To z Persji. To z Persji, zoroastryzm i tam była wiara w słońce. Wczesna perska, tak, monoteistyczna. 600 wiek przed naszą erą. Chyba tak. Tam czas w internecie, bo tutaj się dokładnie nie dowiem. Ciężko wyczytać to. Nie wiem, co to jest to BC, dokładnie BCE. Abrahamiczny model. Prekursor do islamu. Split. Spleciony, zjednoczony Izrael, co to jest split? Split. Podział. Podział zjednoczonego Izraela. Klucze Salomona. Okultystyczny rytuał magiczny. Demony i egzorcyzmy. Babiloński pieniądz magiczny. Muszę zobaczyć to magick, bo to to nie wiem. Magia? Magick? Też magia. Dobra. Babiloński pieniądz magiczny. Ezra Torach. Skryba. Lub. Autor. Perskich. Influence. Influencerzy? Wpływ. Perski wpływ. Dobra. Okay. No i dalej mamy tak. Etniczny. Sept.
sepotyzm. Goje, mamy goje. Goje to Talmud, oni nazywają nas gojami. Czy takie bezmyślne owce. Trochę ich jest, widać. Takie inteligentne, zwłaszcza te po... które są profesorkami, a nie widać, żeby były jakieś za bardzo inteligentne, bo często wychodzi na to, że człowiek bez szkoły jest mądrzejszy niż taki człowiek systemowy. Tak to wygląda. Co? Tutaj mamy jakiś oral torae. Oral torach. Nie wiem. Synagoga szatana. Sekretny. Satan balezm. Nie wiem. Elity. Judeistyczne. Priesthood. Kapłaństwo. A priest? Ok. Kapłana? Priesthood, kapłaństwo. Trzeba zapamiętać te słowa. Żeby mieć znać better English. Lepiej angielski. Dalej. Praktykowane od czasu babilońskiej captivity. Kurde, co to było? Leciało mi z głowy. Niewoli. Dobra, przepraszam. Niewoli. Opisane. Tutaj Talmud. To opisane 200 do 500 chyba naszej ery. Jakiś dopisek. Zagrożenie rzymskiej eksterminacji. Synagoga szatana, tej sekretnej, szatanistyczny balizm, elit, tak, dobra, judeańskiego kapłaństwa. Synagoga szatana. Lecimy dalej. Cyrus Wielki. Cyrus... Cylinder? Okej. Okay. Hektor Cyrus chyba? Hektor? Żydzi powracają do Zion. Chyba Zionu. 539 BCE. Judea. Aleksander Wielki. Podbił. Conquered to jest podbić. Kurczę, to słowo znam z Mortal Kombat najnowszego. Gdzie było dużo o liniach czasowych. No to tak, to trzeba zobaczyć. Taka fabuła była. Podbił prowincję. O tak. Prowincję Gazy. 300 któryś rok. To było za no jego wtedy, kiedy żył, nie wiem. No, 300 któryś. To jest 332 chyba. BC. Judea. Z Aleksandrem Wielkim spała jedna z naszych Amazonek, kobiet, żeby spłodził jej potomstwo. Kilka dni. Amazonki i one opisywał jakiś rzymski. Jakie to były sytuacje normalnie. Szkoda, że oni nie mieli dostępu do internetu. Jakbyśmy mieli dostęp do internetu. No. To by się okazało, że profesorstwo nie jest potrzebne i można wszystko. Dobra. Judea, drugi okres świątyni. Farizees, to chyba farazeusze, versus Saduces. To jest Saduces, mam tam zobaczyć. Saduceusze, Farizees, farazeusze, dokładnie był taki farazeusz tam. Dalej. Żydowska cywilna wojna. To jest chyba jakiś... Nie wiem.
ekspozycja, czy coś, nie wiem dokładnie. Hellenizacja, o, hellenizacja to już Grecja, też kojarzymy. Grecka kultura adoptowana przez, nie wiem, Rudeans, nie wiem dokładnie. Puniczna wojna. Ale dobra, tutaj mamy tak. Później jest Galilea. I tak. Puniczna wojna, destrukcja Kartaginy. Tutaj, no krzyż. Kartagińskie refugis 264 do 146 BC. Galilea kulturalna mil Tinkiof, nie wiem. Makabeańska rewolucja. Makabean. Zobaczmy. Makabean. Makabejski. Makabejska rewolucja. Nie wiem, co jest makabejski. Nie znam takiego. Słyszałem. Makabejska rewolucja. Hasmonat. Hasmońska. Neandynastia. Dynastia. Rewolucja. Martwe Morze. Scrolls. Takie pergaminy. Zobaczmy ogólnie, bo to scroll znam z The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb, Gniew Baranka. Jakie tłumaczenie? Bo taka gra, Zwoja, okej, okay, Zwoja. Scrolls. Zwoja. Księga Enocha. Księga Enocha. O kurde, Enocha to był jakiś gigant chyba. Spójrzmy to, bo zobaczmy. Book of Enoch. Mi się wydaje. Nie, to jest Stary Testament, okej. Biblia hebrajska. O. Samuela. Dobra. Dalej. SNS. Minority. Monastia. Minority. Sekt. Dualistyczny gnostycki widok. Minority monast. Sekt. Co jest monaryty? Monarchia. To co? Okej, monarchia monastyczna. Jakaś, nie wiem, monastyczna. Monastik, okej. Okay. Sekt, okej, okay, widok. Tutaj mamy tak, dalej. Masakra niewinnych albo niewiernych. Innocenc. Innocenc to chyba był niewierny. Niewinni. Innocenc, okej, okay. A niewierni? Infidels. Okej, okay, pierwszy raz to słowo słyszę. Niewinnych. O. Za Rzymu też tak się działo z niewinnymi. No i w Polsce też. Herod Wielki. Okej, okay, to tak, z Herodem Wielkim była rzeź na niewinnych krzyżach i tak dalej, bo chcieli z Jezusem go pozbyć. Rzymskie. Appointed. Chyba rozczarowanie króla Judei. Tak, rzymskie rozczarowanie króla Judei. Trzeci naszej ery? Nie, 43, nie wiem. Islam. Stworzony przez Watykan. Tak to jest napisane. Islam 632 naszej ery. Stworzony przez Watykan. Tutaj jest Lucyferian na pewno. Może Lucerian. Ideologia albo Lucyferian. Lucerian, co jest lucerianska? Może Lucerian? Lucerian. Albo taka. Lucych. Może być, nie wiem dokładnie. Tutaj mamy jakiś classing tool, narzędzia. Nie wiem.
Emperon. Emperor. Emperor to chyba bruk. Zobaczmy. Coś do podpoju. Emperor. Cesarz. Okej, cesarz. Cesarz. Tutaj mamy. Judejska wojna. Józef Flawiusz. Cesarz Tetusz. Tetusz. Destrukcja drugiej świątyni. Okej. Przesuń ten napis, ciężko zobaczyć. Kalwry umarł, nie wiem, blisko totalnej genocida of Judea. I tam dalej są ciemne wieki. Genocida. Ludobójstwo. Blisko totalnego ludobójstwa. O Boże drogi. Sporo rzeczy. Prawda. O, jasny... O, dobra. Zniesienie jasnego rzymskiego imperium. Silk Road. Silk to jest sieć. Road, okej. Okay. Nie wiem na razie. Dżihad, tutaj mamy. Islamski... Islam... Wojna. Hubal. Mission Growth of... Hubal... Nie, Księżycowy Bóg of Mekki. Księżycowy Bóg Mekki. Tutaj mamy dalej. Co ja miałem? Pisać? Dobra, zastanawiam się. Zwróciłem z głowy, co miałem wpisać. Józef Flawiusz, Emperor, Destrukcja drugiej świątyni, blisko totalnego ludobójstwa Judei, ok. Wniesienie jasnego Rzymu, świętego Rzymu, Imperium, Imperium świętego Rzymu. Dobra. Dalej. Etniczne cleansing, to chyba czyszczące cleansing. Clean, to jest czyścić. Cleansing, oczyszczania. Etnicznie oczyszczające narzędzia. A, Silk Road. Dobra. Silk. Okej. Okay. Dobra, jedwabny szlak. Road, droga, silk, jedwab też może być. Wymiana. Rutes. Bridge, most. Most wschodni. Mi się myli most wschodni z zachodnim. Ale to jest East, West. Wschód. West. Most wschód-zachód. Jedwabny szlak. Most wymiany. Kaba. Black Ube. Idolatry. Medieval. Średniowieczne. Żydowskie. Mirkans. Nie wiem. Dalej. Tutaj mamy o takich kochanych Chazarowie. Tengryzm, nie wiem, szamański bóg chmur, albo niebo, nie, niebo, sky to jest niebo, tak, szamański bóg nieba, dalej, tutaj ciężko się doczytać, co tutaj ma być, Attila, Hun Attila, Bóg Magog. O Boże drogi. Napisane jest. Dobra, moment. Magog. Gog i Magog. Skąd zacząłem to słowo? Sędziofeta. Postać oraz kraina lub naród występujący w Biblii w kontekście apokaliptycznym przy końcu świata mają one najechać i spustoszyć Izrael. Nawiązanie do Goga i Magoga. Obecne są także w mitologii i folklorze różnych krajów i historyczne chodzi patrzącego króla Lidii Gigasa. Nie wierzcie we wszystko, co mówi Wikipedia, bo Wikipedia jest też zakłamana. Wikipedia nie powie nic wam o Lechi, bo Wikipedia woli. Widać, przez kogo jest pisana. No i mamy Chazarów i ich słynne takie jedzenie krwi. I tutaj mamy zidentyfikowani złodzieje, byli złodziejami dobrymi i agentami i szpiegami. Tacy, od tyłu cię wezmą i
To byli mistrzowie tego i zostali zniszczeni w jakimś wieku przez Rosję, i wtedy była zemsta na nich, i tam wtedy Chazarowie wprowadzili komunizm. Bo Lenin nie był Rosjaninem. Miał inne nazwisko i tak dalej. No i co teraz? No i nie macie argumentu, żeby odpowiedzieć. Cwaniaczki od siedmiu boleści. Dalej. Jakiś tribe, nie wiem. Tutaj mam jakąś księżniczkę Cidzak. Zauważcie, jacyś biali Chazarowie, zauważcie, że to wszystko jest robione przez mężczyzn. Kobiet nie ma. Gdyby rządziły kobiety światem, to by tak nie było. Mamy plemię chorych ludzi, niszczących wszystko. My powstaliśmy z miłości. Dlaczego nie może być miłości na tym świecie? To za pajac przyjął umowę z inną rasą, żeby wprowadzić tutaj globalny ustrój. Właśnie takie pajace, których mamy w tej Biblii. Chorzy ludzie. Zniewieściali, zamiast tworzyć życie ludzkie i żeby było lepsze, to widzicie, co się dzieje. Dalej. Tam Gog Magog. O, dziękuję, że jeszcze jest, można popatrzeć. Saint, święty Cyryl. Księżniczka Tietz, tak. Tu mamy, nie wiem, cesarz Leo IV. Hazar. Księżniczka Cicak. To Irene. Hazar. Drugi koncyl Nikea. Koncyl to jakiś taki. Jakiś zawód. Rada. Druga rada. Ok, dalej. Judaiczna konwersja króla Bulana. Szczerze, po co ja z tą kamerką jestem, jak ja tak się schylam, bo to właściwie to. No ale dobra. Wiecie? No tak patrzę śmiesznie. Teraz złożyłem, że tak patrzę. No ale jakoś muszę wypatrywać. Dobra. Judaiczna konwersja. Tak, tutaj mamy Arsię. Nie wiem, Kabała znowu. Dekabal, Kabała. Czarna magia. A nie wiem. Jakiś kort Żydów. Kabal, okej. Okay. No dobra, to jest przejeżdżane dalej. No tam zobaczymy. Pogańscy. Wastlandowie. Nie wiem, jakaś ziemia. Land to jest ziemia. Wast. Nie wiem. Hazarowie. Judaistyczna konwersja. Judea. Radanites, ciemne wieki, Kabala. No i tutaj mamy czarną szlachtę. Black Nobility, czarna szlachta. Majsaria 1291. Merowingowie. Medieval to są. To jest chyba średniowiecze. Średniowiecze banking. Zobaczmy. Medieval. Średniowieczny banking. Średniowieczna bankowość. No, oni tak. Templariusze, Inkwizycje, Inquisition, Venetians, nie wiem. Wolna masoneria, masoni 1717, Zjednoczona, Grand, Wielka? Grand, Wielka, ok, to także. Grand Theft Auto Vice City. Vice City. Wielka Loża, Szkocki Ryt, 1756, Lucyferianizm, Bawaria, Illuminati. Tutaj Adam Weishaupt założył, miał na imię Adam. Mamy Weishaupta, który znał dobrze Rothschilda. Listy pisali do siebie. Suppression. O, tutaj mamy dalej jeszcze w środku. Okej, okay, tutaj nie wypatrzyłem tego. Poczytajmy sobie jeszcze. Islam 632. Papal States, papieskie statusy, chyba statusy.
Papielskie stany. Dobra. Prawo kanoniczne. Sharia law. Jakieś prawo sharia. Sharia. Szariat. Law. Prawo szariatu. To jest... Zobaczmy. To nie wymyślili. Prawa człowieka. Druga prowadząca. Prawo szariatu to jest zbiór zasad każdego muzułmanina. Ale oni namieszali w całym świecie. Jak oni to zrobili sprytnie? Upadek Atylii. Upadek Akry. Święte Morze, Holi, albo Jasne Morze, Kabał, Hellenizacja, Sol Invictus, jakieś słowo, łacińskie. No słucham, co to jest? Niezwyciężone Słońce. No. Dobrze wyjdzie. Praetorian, ten strażnik. Lucyfer, szat. Monoteizm. Arka. Ark of the Covenant. Demurgic Shekina Covenant. To ten potop chyba. Covenant. Przymierze, a przymierze Arki. Juliusz Cezar. Siega. Oblężenie. Kurde. Oblężenie Aleksandrii. Kleopatra. Zoan. Sfinks. Stele. Tabliczki z prawem. Lawa. Law w prawo. Zion. Zoan. Set. Moloch. Ozyrys, Nimrod. Ok. No i zjeżdżajmy w dół. Inkwizycji tutaj mamy Dutch. Wschodnia. India. Bank Anglii 1694. Rothschild sobie przejął wtedy. Zjednoczone Królestwo 1707. Chwała rewolucji. Uchwalona rewolucja 1688. Glorious. Że chwała rewolucji albo uchwalona. Jakie znaczenia mogą być? Federalna rezerwa 1913. Akty dystryktu w Kolumbii. Wojny napoleońskie 1803-1815. Jasny sojusz 1722. Francuska rewolucja. Tutaj mamy jeszcze. Tutaj mamy Adama Weishaupta. Jakie to jest duże. Boże drogi, tam z godzinę zajęło. Illuminati, jezuicka, wolna masoneria. Zjednoczone narody, Szwajcaria, piersi, Zion, Albert Pike, ten stworzył książkę o trzech wojnach. Mason. Z Anglii. Wspaniała Anglia. Tam tacy masoni, tacy wy to Anglicy to jesteście. Normalnie. Wspaniały kraj. Pokazaliście to naprawdę. Jesteście tak wspaniali jak Rzym. Tacy jesteście ekstra. Pięknie. Wschodnia gwiazda. No, masoni. No jeszcze kilka lat temu by się tego nie powiedziało. Dlaczego wy nie mówicie tego? Mówcie to, uświadamiajcie. Już czas. Najwyższy. No i dalej mamy USA, Masonic Atlantis, Novus Ordo Seclorum. Nowo, widzicie? No i jakieś łacińskie. Dobra, zobaczmy co to jest. Co to jest? Novus Ordo Seclorum. Nowy porządek świata? Nowy porządek wieków. Okej, tak sobie nazwane to. Nowa normalność dla nich.
Chcą stworzyć nową normalność. O Boże, drogi. Bahomet. Nie mówcie, że to nie jest normalnie. Nie ma tej potężnej wiedzy. O, jeszcze tego nie czytałem. Nabuchodonozor, oblężenie Jerozolimy. Za Nabuchodonozora było? Nabuchodonozor II, 589. Dalej. Podatki. No, też prowadzili. Oni prowadzili podatki. Niemyślącym gojom. Tak jak u nas Kościół wprowadził podatki. Trzeba było utrzymywać. Nic nie robiących. Ach, te nowe określenia nic nie robiących. Tylko czytali. I nic. I co łaska, ale nie mniej niż 50 zł. Nie mniej. Święty Sojusz. Infiltracja USA. Pierwszy zionistyczny kongres. Coś tam szwajcarski. Dobra. No dobra, dalej. Wielka piramida. Reinkarnowanych dusz. Jezus Horus. Enki Enlil. Okej, okay, Enki Enlil. Lemuria chyba? Nie wiem, nie, może nie, raczej nie. Nie wiem. Horus, Dionizos, Bacchus, Bacchus to było od wina, ten chyba grecki bóg, Jezus, Janusz, burza, wojna, Baal, Moloch, Set. To co tam jest? Cybel? Cyrf? Jezus, Lilith, chyba Lilith. Chyba Lilith, tak. Lilith też była jakaś babilońska. Lilith jest w grze The Binding of Isaac. I Lilith jest. Lilith jest stworzona taka gra Rise of Kingdoms przez właśnie taką firmę Lilith. Oni jakieś duże powiązania mają z Babilonią. Jestem ciekaw, dlaczego sobie dali taką nazwę. Dalej. Miłość, tak, produkcja, Lucyfer, manna z nieba, też była taka przypowieść, opowieść, pięć, nie wiem, Moon, księżyc, chyba, C, nie wiem, okej, dalej, druga strona jeszcze będzie, poczekajcie, jeszcze tam zobaczę. To ja tutaj jeszcze mogę zobaczyć. Dokąd my doszliśmy w tym, jak zjeżdżaliśmy po tej stronie? Plus święta ziemia, hermetyzm, templariusze. O, jeszcze dotąd, kurde, tego nie czytaliśmy. Nie wiem, czy to czytać. O, zobaczmy, jak co tam przejdzie, cofniemy się. Tu. Nie wyłączaj się. Ma być. Szkocki ryt, protestancka reformacja. Francuska rewolucja. Pytacja. Tak, Izrael. Enki Enlil. Bal. Bitwa pod Waterloo z Napoleonem. Rothschild to pomał i tak pocisnął. Mayer Rothschild, Mayer Amschera Rothschild. Korzenie dynastii jakiejś. Nercjal. Nie wiem. Dobra, cofnijmy jeszcze tam i zobaczmy tutaj. O. Szwajcaria. Papieskie linie. Papieska krew. Linia krwi. Merfo jakiś tam. Bahomet. Nie wiem, co to jest. Merofingians.
Dynastia Habsburgów. Święta rzymska. Chyba rodzina. Wschodnio-zachodnie schizm. Rycerze hospitalizowani. Nie wiem. Upadek Akry. Last. Ostatnia świątynia. Fortress. Ziemia Lombards. Zakon Malty. O, tutaj z zakonu maltańskiego należy Szumowski. I pierścień miał. Fajne. Venetians. Szwajcaria. Podróż. Przestemplariuszy. Banki kapitalistyczne. Florencja. Hamburg, Amsterdam, Londyn. Inwazja Dutch. William. Wolna masoneria. Bank Anglii. Lucyferianizm. Plan jakiś. Defiltracja. Albo infiltracja USA. Tutaj mamy jakieś ich plany. Wojna 1812. Bank. 20-letni jakiś ekspres, charter. Pierwszy Narodowy Bank Stanów Zjednoczonych, 1793. Alexander Hamilton. Dowody konspiracji. Tutaj mamy dokryna, 32 stopień masonerii. No tak, plan, tak. Mamy ich właśnie. Dobra. No i mamy tutaj cywilne prawo. Później Andrew Jackson. Wojna bankowa. Elekt. Tutaj właśnie powstanie Federalnej Rezerwy. No wtedy wprowadzone nielegalnie podatki. Wojna pierwsza. Nie, wojna druga, wojna pierwsza. Abraham Lincoln, którego pozbyli się. Dobra. To tyle. Znowu USA, wojna masoneria. Proxy, armia. Pełnomocnik armii. Nie wiem, że podniedziałem, że proxy to też jest jakieś takie właśnie, bo tylko z informatycznego znałem tę nazwę. Czyli jakiś masoński pełnomocnik armii. Tylko piramida. Dobra, to tyle. Moi drodzy, dziękuję wam za uwagę. Dobrze, tak więc to wszystko. Moi drodzy, dziękuję wam za uwagę. Zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję. Sprawdzałem, czy się... lagi w kamerce, ale jest ok. Dziękuję wam za uwagę. Napiszcie, co myślicie, komentarz i to było przeczytane tutaj, tłumaczone analityczny komentator tych wydarzeń. To wszystko. Trzymajcie się, napiszcie, co myślicie. Cześć, pa, czołem. Oj, kanał i takie węże. Zakochani w wężach. Na razie.